gospodynie rozpoczęły mecz z dużą werwą. Gdy po naszej stronie były już 4 punkty, u gości wciąż widniało 0. Nawet w 21 minucie wygrywaliśmy 10-7. Niestety prowadzenia nie udało się utrzymać. 8 bramek z rzędu dla Gdańska zakończyło pierwszą połowę. Na przerwę zawodniczki schodziły w cieniu wyniku 15-10. W drugiej połowie kościerzynianki wystartowały z impetem. Niemal udało się nam dogonić przeciwniczki, zdobywając 4 bramki. Walka trwała do ostatnich chwil. Kilka minut przed końcem do gdańszczanek brakowało nam tylko 2 trafień. Było 24-26. Wystarczyły jednak 3 celne rzuty gości, by ustalić wynik na naszą niekorzyść. Gdańsk wygrał 29-24. Były 2 punkty w zasięgu ręki. Mogę żałować i nie mogę mieć pretensji do dziewcząt, bo one bardzo chciały. No, jak widać, tutaj płaczą i myślę, że przed nami bardzo ważne 2 miesiące naprawdę ciężkiej pracy i dziewczyny chcą, chcielibyśmy się utrzymać. Beniaminek nigdy się nie utrzymał. Mam nadzieję, że my dokonamy po raz pierwszy tego, że się utrzymamy i w to głęboko wierzymy. Mecze przegrywamy, tak troszeczkę można powiedzieć. Szczęście nas trochę opuściło. Mam nadzieję, że na koniec w play-offach to już szczęście do nas z powrotem wróci. W tabeli znajdujemy się teraz na przedostatnim, 11. miejscu. Mamy 6 punktów, a ostatnia Jelenia Góra 2. Właśnie z tą drużyną rozegramy kolejny mecz i najprawdopodobniej spotkamy się też w barażach, w których UKS PCM będzie walczył o utrzymanie się w Superlidze.